Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć w Ogrodnikach, ale w Bracia Romanów. Ja jestem Iwan i jest ze mną Jergiej. Ja bym chciał powiedzieć, że w tamtym nazad odcinku ja był niepełnorozumny. Niepełnorozumny. Na jeden wieczór robię cal. Na jeden wieczór robię cal. Dobra. I dzisiaj będzie kradł. Zobaczymy, czy się uda. Oho, idzie nawiedzona. Idzie nawiedzona. Słuchajcie, my wam dziękujemy za Możemy wszystkie... Możemy to sobie wyłączyć, Wojtek. Ale po co? Niech sobie będzie. Przecież to i tak się nie będzie rozprzestrzeniać, dopóki laboratorium nie otworzymy. No tak. No, także na spokojnie. Znaczy, dopóki się nie zacznie bawić w śledztwo, no nie? Mhm. O, jak się dwoje obudzili, jeszcze spać proszę na tej ławce. Wiem, że niewygodne, ale trudno. To są tylko drzemki delikatne, więc wiesz. I słuchajcie, zaczniemy też od tego, że pisaliście nam, że bardzo dużo skałek i wszystkiego jest w Wierzbowej Zatoczce w tym parku i tam też dodatkowo powinna być łatwa forma zrobienia jedzenia, bo tam ludzie bardzo często coś przychodzą, gotują i tak dalej, więc będzie można coś podwędzić. Dodatkowo są łazienki, więc tam też się, mój drogi, dzisiaj udamy. I myślałem też, żeby odwiedzić państwa Ćwir. Bo oni są bogaci. Bo oni są bogaci, a tutaj Ale potrzebujemy pieniądza. A tutaj Siergiej bardzo ma ochotę coś tam przylepić sobie. Ja potrzebuję ruskiego dolara na lonie mym. Tak, więc udajemy się do Park Kwiat Magnolii, potem odwiedzimy Ćwirów i zobaczymy. Także z Iwankiem pójdziemy. Mam nadzieję, że coś zwędzimy do jedzenia. No. Byłoby dobrze, bo ogólnie też możemy sobie zrobić tak, i tutaj też tam ludzie pisali, żebyśmy sobie na przykład kupili małą lodówkę. O, w sumie. To też dosyć dużo nam da, ale widzę, że tutaj niestety nikt nic nie zrobił. O, może sobie pojeździmy? Chociaż nie, bo to nie nam spadnie. Dobra, w pierwszej... A czemu ja taki... No właśnie, w pierwszej kolejności to trzeba... Łazieneczka. Oboje muszą skorzystać, bo... Nie głodni jesteśmy, Wojtek. Chcemy zachować higienę, chociaż trochę. Chociaż trochę. Znaczy wiesz, w razie czego mamy środki, więc można by tutaj coś zrobić. Tylko że tu są niestety drogie te rzeczy. Więc no to pójdzie prawie cała nasza kasa. A to już tak w ostateczności. Może gdzieś tam się... Słuchaj, idziemy wędzić. No spróbujemy. Dobra, umyj ręce, umyj zęby. Ty też umyj ręce, umyj zęby. To chyba trochę higieny nam wpadnie do góry. No natomiast trzeba definitywnie zobaczyć, czy tutaj się jakieś skałeczki, coś nie porobiło, to od razu będziemy sprzedawać. Pisaliście tam też, że mamy te słuchawki, które są dosyć dużo warte, ale nie... Możemy w sumie je sprzedać. Nie będziemy, ja bym sprzedał. Nie będziemy ich Czemu? Sprzedawać. Czemu? Ja nie słuchawek. Bo chodzi właśnie o to, żebyśmy tutaj ogarnęli, wiesz, to co natura dała. Aha. A nie jakieś, wiesz, wymyślne rzeczy. Dobra, natomiast tak, widzę, że mamy skałki, to oczywiście będziemy kopać. Ja myślę też, że... Ludzie też pisali, żebyśmy ryby łowili, ale czy ja wiem? Nie możemy, no bo możemy potem je przepiekać też, nie? No ale gdzie ty chcesz je przepiekać? Nawet nie mamy gdzie ich przepiekać. No jak, na publicznym grillu. Ale to tak chyba nie zadziała, Maciek. Czemu nie? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie jestem pewny. Znaczy, możemy spróbować, to nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra, czekajcie. Tutaj mamy już trzy skałki. Ej, faktycznie tu jest sporo. I tu jeszcze widzę, możemy coś pokopać. A nie, to jest kwiat lwiej paszczy. No dobra, przejdziemy się po okolicy, zobaczymy, czy... Co tutaj nasi panowie powykupują. I zobaczymy, bo może się okaże, że ktoś, wiesz, przyjdzie i coś tam ugrilluje, nie? Tu pamiętam, chyba jeszcze były skałki. Oczywiście, że tak. No, także chyba... Żeby dały dużo pieniądza. No, bo trzeba chociażby jakieś podstawowe rzeczy w domu kupić. Znaczy w domu, nie powiedziałbym, że w domu. Bo my domu jeszcze na, nie mamy. Na polu kempingowym. Na polu kempingowym, dokładnie. Tutaj żadnych skałek nie będzie. O, tu jest jeszcze coś do kopania. Dobra, to już sobie dodarujemy. Bo potem będziemy musieli iść długo. Dobra, ja tu będę obserwować. Ty, a od kiedy tu jest budka? Z lodami. Naprawdę? Nawet nie wiedziałem. Ej, no mógłby ktoś tutaj przyjść i coś pogrillować, co? Dobra, co my tu mamy? O, Ozinolt za 25, sprzedajemy. Ty co masz? O, ale to sprzedajemy, nie będziemy tego otwierać. Aha. Bo wiesz o tym, że się czasami nie opłaca. No wiem, ale mamy już 143. Mamy już 143. To jest plusik. Mhm. Ja tak liczę, że ktoś tutaj przyjdzie i nam ugrilluje. O, może on ugrilluje. Koleś, weź ugrilluj. Aha. No, to sobie ugrillował. Aha, części ulepszeń. No to części ulepszeń też sprzedajemy, bo na razie i tak nie mamy co ulepszać. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja jestem strasznie ciekaw. A nie możemy poprosić kogoś, żeby nam kupił lody?
O, patrz, kto przyszedł. Ale możemy w sumie nakłonić. O. Może myślałem, że to ćwir. Nie, my musimy do ćwiera pójść, koniecznie. Musimy. Wojtek, dlaczego nie byłem wędzić halo w nocy? Co? Ja chcę wędzić. Ale teraz też chyba będziesz mógł. Nie, bo wędzi się od 19, z tego co widzowie pisali w komentarzach, czy nie? No ja właśnie już teraz, nie wiem, ja się już pogubiłem. Nie możemy tutaj, nie, usiąść razem. Nie mamy tutaj zwędzenia czegoś, nie można tego. Nie. Nie, to musi być porcelanowa. Ej, wait. Halo? Poproszę autograf. Poproszę autograf. Weź kobieto, bo ty może masz oj, patrz, jeszcze żaby są, zapomniałem. Że będziemy rozmnażać i sprzedawać. Znaczy nie, rozmnażać to chyba... Da nam autograf? Nie dała nam. Może jest mało sławna. Prawdziwa gwiazda. Ona ma wszystkie, aha, cztery. A to gwiazdy mam pięć. Co się wydarza? Co ty chcesz robić? Rób brzuszki? Ty jesteś normalny? Wydobądźmy jeszcze z kamieninę. I mamy... Aha, czyli widzę, że z kamieniny też tak średnio. Jest sens. Bo ta była za 50, a my to zrobiliśmy i się... Ej, no niech ktoś tutaj coś upiecze, nam usmaży, co? No dobra, w tobie... O, mamy żabę. Za 10. O, patrz, 72. Aha. To my się tutaj dzisiaj... Dobra, te żaby też sprzedamy. To my się tutaj, widzę, dzisiaj troszeczkę... Obłowimy? Obłowimy. Bardzo dobrze, to będziemy mogli chociaż jakiś taki bunkier mały wybudować, albo kilo postawić na miejscu. Poproszę o objęcie. Halo, autograf. Mam nadzieję, że dasz autograf. Bądź tak dobra i daj. I mamy coś kolejny za 24. To mamy już 354. Nice. Ładnie poszło. Naprawdę nikt tutaj nic nie piecze? No, a spróbuj, nie wiem, może iść na ryby, na ryby, no. Może mi się marzy taki dom ładny. Ej, powiedz, że dostaniemy ten. Powiedz, że dasz nam autograf. Bądź tak dobra. Yes. Gdzie my idziemy? Gdzie my idziemy? Co nie robią? Biegną do jeziora? Naokoło? Dobrze. Ja właśnie nie wiem, co tu się wydarza. A, to jest to poproś o objęcie. No to nie mogli się objąć tutaj, tylko... Nie, bo ona musi tu przyjść. Dawaj, Iwan. Autograf. Tak? Dasz nam? No, autograf, no. Jest. I też możemy go sprzedać. Ale... Ciekawe, jak kosztuje, jak myślisz? Nie wiem, ale tutaj można wycenić. Pewnie 5. Plus 50. Wyceń. Wyceńmy go. Czekaj, ja muszę patrzeć w ogóle, czy tobie się... Bo wiesz, jak to simy mają z wolną wolą. O, czekaj, patrz, dzwonimy, wyceniamy. Oho. Halo, ile? Poczekaj, coś złowiłeś. 400! O, bierz! Sprzedaj. Nie! Nie mów, że kupił lody. Nie? Nie? Kupił. Wyłącz wolną wolę. Właśnie. Wyłączona. Nie ma, że boli. Nie ma, że lód. Nie ma, że lód. Ale w ogóle pada, my nie mamy parasolki, będziemy przemoczeni. Tu nikt nam nic nie ugotował. Ale Wojtek, czemu mamy tak 344, a nie... Powinniśmy mieć więcej chyba. No właśnie, przecież sprzedaliśmy kolekcjonerowi ten. Za 400! I wpadło 700, co się wydarzyło? A czy on czasem nie kupił czegoś, co jest mega drogie? Nie no, babeczkę z musem truskawkowym kupił za 10. No nie mówcie, że nawet nam się pieniądze bugują w Simsach. A weź poproszę jeszcze raz autograf od niej. A pytanie, czy ona jeszcze jest. Ej, no oszukali nas na pieniądze! No jest, nas. Szybko. Poproszę autograf. A jakbyśmy tak ją poprosili od tyż... Ale ona może się już nie zgodzić. Ona o, masz kolejnego, poczekaj, spokojnie. Poproszę fotkę z ręki. Patrz, już nam nie da. Nie, autograf ją ona prosi. Już nam nie da, bo już to dostaliśmy. To on da. Aha. Poproszę autograf. Teraz. O, dostaniemy chyba. Tak. Ej, ale oszukaj nas na 400 simoleonów, halo. Oszukali nas. Nie wierzę, nie sekta. Ile jest wart? 50, ale wycenimy. Coś złowiłeś. Aha, ulepszenia, czyli wtedy też były ulepszenia. Wyceni. I nie łaź teraz nigdzie już nim. Ale ma wyłączoną wolną wolę, więc...
No tylko te części do ulepszeń. Boże, jaka bieda. Powiedzcie, że on będzie dużo. Chociaż to jest, on był chyba gwiazdą tą gorszą, wiesz? Nieważne. 300. No to bierz, sprzedajemy to. No to sprzedaj. O, mamy no, tysiaczka. Odbugowało się. A faktycznie. No. No to pięknie, że jak się w Simsach, słuchajcie, pieniądze bugują. To już jest cudownie. To już jest po prostu elegancko. No dobra, to teraz jest pytanie. Czy zostajemy tutaj i próbujemy jeszcze jakąś gwiazdę wyhaczyć? Mhm. Czy idziemy gdzieś na jakąś inną parcelę publiczną, kraść, gdzie będziemy mieli możliwość zagrania albo zaśpiewania dla napiwków? Nie, idziemy na naszą parcelę, żeby wybudować jakiś mały domek z kiblem. Czekaj. Ile Iwan ma? Iwan śpiewał? Tak, ma 3. Ty masz 1. Właściwie to moglibyśmy kupić gitarę. Nie, na razie jeszcze się wstrzymaj. Aha, ty masz za małe umiejętności. Dobra, to wracamy w takim razie do domu. Ale to, mój drogi, to ja nie wiem, co my jesteśmy w stanie kupić za to. No spróbujmy może jakąś taką małą parcelkę sobie zrobić. Albo chociaż pod gołym niebem kibel i łóżka chociaż. No właśnie się zastanawiam. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co my tu... No na pewno, prawda jest taka, że na pewno musimy zrobić najtańsze możliwe rzeczy. Więc pytanie, ile będzie nas kosztowało... Wojtek, chociażby... pod chmurką mówię. Mhm, no wiesz, no chciałem zrobić kibel chociaż. Nie no, pod chmurką kibel postaw, za krzakiem go, za parawanem. To może w ogóle kupię ten krzak? Nie, bo on będzie śmierdział. O to się... to nie wiem, łóżka jakieś? Tam w ogóle ludzie napisali, że są, no, możemy kupić namiot. Patrz. Za 420. No to kup. A co on ma w środku w sobie? Nie wiem właśnie. No to poczytaj. To elegancka. Może jakiś kibel? Nawet, dzięki któremu surowe warunki nie będą już tak surowe. Nie, no raczej nie. No to czekaj, zobaczymy zaraz. No ale dobra. To mamy namiot kupiony w takim razie. I starczy. Nie, poczekaj. Ognisko. A żeby sobie ten... Tylko, że ognisko... No to będzie to duże, to chyba raczej nie. A to jest znowu drogie strasznie. Czekajcie, zrobimy tak. Tutaj to było i to było tu. Nie, to było w grill. No kurde, Wojtek, nie, grilla nie kupujemy. Chyba, że tutaj gdzieś będzie jakieś tańsze. 90, ale to jest ten... To jest jednorazowe. Wiem. To nie no, to zostaje nam chyba tylko to dymiące ognisko. A, przenośna lodówka. To na pewno mieliśmy kupić. Nie wierzę, mamy obóz, po prostu camping. No niestety. Co my tu jeszcze moglibyśmy sobie kupić? Ja myślę, że w sumie te najważniejsze rzeczy to są takie, które mamy kupione. Ja wiem, co sobie kupmy. No pewnie. To co mówisz, że ten kibel, ta? No nie, chociaż krzak może, co? Faktycznie tego no krzaka lepiej. No właśnie mi się wydaje... Nie wiem już. Mi się właśnie wydaje... No patrz, ty, za 50. No to daj go krzaka. To może damy 2, jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Tak. To tu będzie twój, a tu będzie totalnie mój. Który jest mój? Ten tutaj. No to pamiętaj. I nie wchodź do mojego krzaka. Dobra, to teraz jeszcze zobaczmy. Patrz, odpręż się z drzemni, czytaj przegląd leśny, zaplanuj stroje. Czyli tak na dobrą sprawę widzę, że możemy sporo rzeczy zrobić. Dobra, weź lodówkę. Weź napój, zjedz coś na szybko. O, patrz. Ja chcę... Co ty chcesz? Ja chcę płatki zbożowe. No to to samo. O, bo nie, musli chcę. Ale ty kombinujesz. Dobra, musli, niech będzie. I tu chyba nam się zregenerowały skałki. Albo mi się wydaje. Możemy coś wykopać? Możemy. Ale nie widzę więcej skałek, a wydaje mi się... Pamiętasz, były, było tu... A, nie, są, dobra. A czemu ty... Tak. Aha, bo tą lodówkę można użyć chyba tylko raz. W sensie... Jak raz? Nie możesz otworzyć lodówki, ktoś na niej siedzi. No bo ja siedzę, tak. No tak, czyli ja muszę zjeść i dopiero potem ty będziesz mógł zjeść. Aha, czy ja mam wiecznie głodować? No to poczekasz, dobra, to pójdziesz kopać w takim razie. Jak już mamy możliwość. O, zdobyłeś wapień, sympatycznie. Pokopmy jeszcze tutaj. Dobra, na razie jest okej, tylko że tak, zdrzemnij się albo nawoź, to nie mamy tutaj zbytnio... Aha, czyli będziemy mieli osyfioną totalnie wszystko. No trudno. Dobra, to Iwan niech się pójdzie zdrzemnąć, a ty już masz możliwość, to pójdziesz coś zjeść. Czyli co, ty miałeś ochotę, musli? Tak. Bezpieczna dla wegetarian, dobra. Uuu, szmaragd.
Aha, za 24. No to pieruńsko drogie. Skała ze skamieniem, to jest warte 50. Ryzykujemy i otwieramy? No, możemy spróbować. O, 70. Dobrze, to jesteśmy do przodu, czyli mamy 473. No. O Jezu, jakaś nawiedzona tu idzie. Dobrze, Iwan, wiesz co? Ty byś mógł się już przestać odprężać i może byś tu polatał po okolicy, zobaczył, co tu gdzieś jest. A wiesz, co ci powiem? Ja bym się z wielką chęcią wybrał. No. Tutaj. Bo ja jestem ciekaw, co tutaj jest jako... wiesz, jako... Jako co? Jako w terytorium całym, co można ewentualnie... Aha, w sensie, czy jakieś skałki, czy jakieś inne tak, pierdoły? Tak, co można znaleźć. Dodatkowo też ludzie tam pisali, żebyśmy przeszukiwali śmietniki. Tylko, że tutaj niestety tak średnio bardzo ze śmietnikami. Musielibyśmy na jakąś posesję wchodzić no chyba. No właśnie. No i to jest właśnie minus tych Simsów, kurczę, że nie ma, wiecie, na tyle otwartego świata, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, to ty jesz, no to co? Nie możemy tego ani sprzątnąć, ani nic. Dobra, to poczekamy, aż zjesz i pójdziemy sobie tam na tą parcelę. Może być. Ci śpiewanie przy okazji, o. La, 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 la. Na spokojnie, jest dobrze. Jest dobrze. Jak ktoś śmierdzi, Wojtek, może jakiś prysznic, jakieś bajorko, czy... No właśnie... Może basenik mały. Właśnie tak. A nie ma jakiegoś takiego prysznica... Czekajcie, zaraz zobaczymy. Aha, no. Znaczy, na ten najtańszy nas stać, ale to ja nie wiem, czy to się tak da. Dobra, odwiedzimy kogoś, to się u niego wykąpiemy. Aha! O Boże. Tak będzie najlepiej. Zresztą i tak w sumie tutaj pójdziemy tam na górę teraz, więc zobaczymy. Może będziemy mogli się wykąpać gdzieś u kogoś. Kogo my tu mamy? Rodzina elektryczna. Ty tu ta nawiedzona mieszka. Wojtek. A eklektyczna. Posiadłość płaskowyż. Roswell. Roswell. Do Roswellów jedziemy. Mają duży dom, bogaci są. Na bank. Myślisz? Tak. Czy zobaczymy, czy będziemy mogli coś tam, wiesz, łupnąć sobie, nie? Dobrze, ale to po 19 podobno chyba, nie? Jaka chałupa! Opatrz, siedzi tam już. Pięknie, sympatycznie. Zapukaj do drzwi. Dobra, ale poczekajcie, zanim jeszcze to sobie zatrzymajmy. Ej, ładnie to wygląda tu wszystko. A tutaj można gdzieś zejść? Nie. Nie kombinuj! Nie, no czekaj, tak sprawdzam, bo w sumie nie wiem, czy tutaj ewentualnie jeszcze jakieś skałeczki, czy coś można... Patrz, tu nawet jest wjazd taki. Nawet ładnie to wygląda. Czyli to jest taka zamknięte, zamknięte osiedle. O, tu jest jeszcze bajorko. Można ryby łowić. A można się kąpać? No nie. Bo śmierdzimy. Nie, można iść na ryby. Chyba, że chcesz śmierdzić śledziem, no to wtedy wiesz. Można iść na ryby. Dobra, no to ja to tak w sumie troszeczkę tutaj bezużytkowo będę. To ja może pójdę na ryby, a ty będziesz im tam ogłacać dom. Dobrze. Tak zrobimy. Tak troszkę pusto tu mają w tym domu. Możemy te kwiatki zwinąć? Nie, a to? Nie, o kurde, już myślałem, że mogę. Nie, to chyba jednak faktycznie... Ej, ale od 19, ale strasznie, za szybko przylazłeś. Ale strasznie pusty ten dom. Taki nie? Taki wielki, gigantyczny? Żarcie! Bierz. Patrz, spróbuj to zwędzić. No zabieraj! Czekaj. Spokojnie. Zabieraj! No to zwędź. W ogóle to jest hit, nie? Puka jakiś nieznajomy do domu, wpuszczasz go. I bierzesz sobie żarcie, spoczko. No. Czekaj, jak tam nasze rybki? O, proszę, i patrz, jeszcze skałki są, to ja myślę, że zadarujemy te ryby. Myślisz? No na skałkach myślę, że więcej zarobimy. Tylko pytanie, czy jest ich gdzieś tutaj więcej, bo tak w sumie... Ale patrz, tutaj też widzę, można pochodzić. A nie, tu nie można pochodzić. Ładnie to wygląda, aczkolwiek szkoda, że jest takie małe pole do popisu jakby, żeby można było, wiesz, sobie tu pochodzić, nie? Wszystko, no... Taki trochę dość ograniczony teren jest moim zdaniem. Tak. No i tu już dalej nie przejdziemy. I kamyczków to tutaj widzę też jakoś tak... Chyba tylko ten jeden był tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy mamy to żarcie już u siebie, czy nie? Nie, bo ty jeszcze chyba tam gadasz. O, teraz idziesz wędzić.
Pokaż mi to. Żeby nas nikt nie nakrył, no. Zabieraj to. Ach, no. Spędziłeś hot dogi. 8 porcji, słuchaj. Ale to do lodówki trzeba szybko, czym prędzej. Dobra, poczekaj, no jeszcze tutaj pogarniajmy trochę. Nie możemy nic więcej zwędzić, naprawdę? Bo tutaj ludzie pisali, że możemy zwędzić jakieś pomniejsze rzeczy. O, patrz, spróbuj to zwędzić, tylko że to już zwędziłeś. Tu są akta, więc... Tylko zobacz, oni nawet tutaj możemy szukać materiałów dowodowych, czyli tak na dobrą sprawę tą całą historię Strangerville możemy też ogarniać u innych w domach. Sympatycznie. Natomiast ten dom jest taki trochę... Co możemy za... Spróbuj może jakąś lampę ze ściany. O, tą na przykład. To no, możemy zwędzić, tylko że niedawno zwędziliśmy i musimy czekać 2 godziny. No super. Żeby coś zwędzić. Dobra. Ale żarcie jest bardzo ważne. Tak, dobra, to wiecie co? Ja myślę, że tak. Tutaj ogarnęliśmy sobie skały. O, mamy mapę skarbów, ale ją sprzedajmy. Dobra, dobra, i mamy 500. Dobra, to ja się też szybko tu wykąpię. A co się będę? A ty wrócisz już do domu. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Tak, to leciało. Jak muszę się zdobywać? Proszę, przestań. No kobieto, daj mi się wykąpać. Co ty, nienormalna jesteś? A idź w cholerę. Dla ciebie prosi. No pięknie. A ja idę jak ten... Tak. Ale pytanie jest teraz następujące. Czy my do tej mini lodówki możemy włożyć to, co my zwędziliśmy? Spróbuj. Dobrze by było. Mm. Naprawdę? No, więc ile do zepsucia zostało? 8 godzin. No. 8 godzin. To bym powiedział, taka trochę dupa. A weź tą normalną lodówkę kup. Zobacz, taka najtańsza lodówka. Sprzedaj tą, a kup nową. Mówisz? Zobacz, ile zgarniemy za to najpierw. Poczekaj, ile ta będzie kosztowała nas? 116 jak sprzedamy. Czyli będziemy mieć 600 coś. 215. Dobra, używaną. Kupuj. Zamieniaj to. Komedia. Ważne, żeby wsadzić to. Jak to wygląda w ogóle? Wsadź. No. Dobra, czyli w razie czego możemy sobie tutaj podjadać, więc sympatycznie. No i ja bym się, szczerze powiedziawszy, to kupił tą gitarę, słuchaj. Nie, ja bym nie kupował gitarę jeszcze. A, ja nawet nas nie stać na gitarę. No. Troszkę grosza odłożyć i będzie. A czekaj, a gdybyśmy ogarnęli sobie na przykład, słuchaj, ten mikrofon... 250. No, Wojtek, nie wydawaj A może kasy. Stalugę ci kupimy? Że będę malował i sprzedawał za kasę? No właśnie, nie wiem. Nie, skrzypce są wykluczone z automatu. Dobra, to zostawimy to tak, jak jest. No to, mój drogi, co ty możesz robić, no? Ty mi powiedz lepiej. Czekaj, kraść. Najpierw przenieśmy tutaj Sima. I tak, ja żałuję bardzo, że nie można tak po prostu sobie gdzieś, wiecie, stanąć na ulicy i po prostu zacząć śpiewać i będziemy dostawać napiwki, tylko właśnie tak trzeba... Tak było w dwójce. Tylko tak, tylko że właśnie trzeba się udać gdzieś do jakiejś knajpy. Tu czasem nie... To jest bar. No to jest bar. To może odwiedźmy. Zobaczmy. No to chodź. Na pewno mają łazienkę, na pewno mają wszystko, więc kto wie, może będą mieli coś do śpiewania, to może coś zarobimy. No. Pięknie się bawisz. No co, trzeba jakoś sobie radzić, nie? Ja wiem. Czy mają coś? Ta, mają. Mhm. To sobie pośpiewaliśmy. Biedny ten bar. Ale może wyżebra. A może coś, możemy coś ukraść, czy nie? Za 38 minut, ale tutaj raczej nie. Kurde. No, przede wszystkim zobacz. To pójdziemy do muzeum. Przede wszystkim zobacz, jaka jest przestrzeń tutaj, więc tak średnio w ogóle. No to jaką masz proposition? Gdzie idziemy w takim razie? Do muzeum. Do muzeum? Tak. A gdzie jest najbliższe muzeum? Wiem, że w Brindleton Bay jest. No to do Brindleton Bay. No tylko, że to jest jeszcze w sumie jest wcześniej, Maciek. No to pokręcimy się chwilę, rozejrzymy to się ja terenem, tak? To ja mam inną tak? propozycję. W którym to było mieście? W Windenburgu było to miejsce do śpiewania? Nie wiem. Mówisz o klubie jakimś karaoke? Tak. Nie pamiętam. Nie, w San Myshuno chyba było na pewno. Dobra, pójdziemy, zobaczymy. Spróbujemy pośpiewać, wiesz o co chodzi. Tu jest chyba klub karaoke, nie? Próbować zawsze, wydaje. Wojtek, można. Nie, 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 nie tak. To jest elegancki klub, to do eleganckiego klubu nas nie wpuszczą. Ale do planety Miód Malina może. Miód Malina. Jestem ciekawy. Może być Miód Malina. Melina, Bóż.
Melina. To jakby do jakiegoś takiego luksusowego apartamentu się udać tam coś zwędzić? Chociaż nie, oj, w sumie. Ja myślę, że ćwirów lepiej tam. Oni mają tyle pieniędzy, że... Jak powiedzcie, lodu. Że... No dobra, mają coś do śpiewania. Czy ja mogę śpiewać... Aha, śpiewaj solo. Czyli tu nie ma mikrofonu. Nie, to jest karaoke tylko. Kurczę. Czekajcie, a nie ma tutaj gdzieś... Ale lipa. Nie pamiętasz, gdzie ewentualnie może coś takiego być? Nie. Hmm. Niestety nie. W sumie moglibyśmy jeszcze pozbierać też te kule śnieżne. Ale nie widzę, żeby tu były gdzieś. Mówisz, że w San Majuszu się zbiera kulki śnieżne. No wiem. I plakaty chyba. Ej, patrz, a tu sobie pani ogarnia, zobacz. Daj napij, wyglądaj występ. Ale ona jedzie na skrzypcach, patrz jak ciśnie. Ale to zaraz, to co, to można kupić coś takiego? Bo ja, ja w sumie już teraz czekaj, a ona ma jakieś, nie no, młoda dorosła. No bo zobaczcie, ona teoretycznie tu gra, chyba że musi być wolne miejsce i wtedy będzie można. Tylko, że my w sumie nie mamy tutaj my możliwości. No nie da się jej przegonić. Występ, oglądaj występ razem, Grubiańskie przyjazdowe na powitanie, więcej opcji. To czekaj, to tobą trzeba zrobić podłe. Aha, dobra, Grubiańskie powitanie. O, czekaj. Patrz, jest. Muzykuj na gitarze. Musisz mieć gitarę w wyposażeniu. Muzykuj na skrzypcach. Czyli widzisz, dobrze mówiłem, żeby kupić gitarę. Ale nie stać nas i tak. No niby jej nie stać, no ale co? A mogę tutaj śpiewać? Nie, nie mogę. Musi być mikrofon. W której parceli masz, jak był mikrofon? Pomyśl. Nie pamiętam. Tu jest drugi. Karaoke. No to idź. To, słuchajcie, będziemy dzisiaj szaleć po klubach po prostu, kurna. Bracia Romanów wyruszają na imprezy. Boże. To jakby były takie... No, że bractwo nie Romanow, Romanow Show. Shore. Shore. No i tutaj też jest karaoke niestety. Tylko, że tutaj mamy to miejsce, w którym jest festiwal. Patrz. A, już nie ma festiwalu. A ty też stoisz tym, widzisz? To jest tu, patrz. To sama. To w ogóle bezczelna, ona w każdym miejscu będzie grała i nawet zabierała napiwki. Ale nie, no niestety nie możemy tutaj nic zrobić. To chyba najlepiej by było, wiesz co, gdybyś jakąś taką parcelę ogarnęło po prostu. Chyba, że w eleganckich klubach to jest. Kurczę. Wojtek, chodź do tego muzeum i zwędź kasę, a nie, w sensie obraz. No co tu jest galeria? Ale, no ale nie zwędzimy obrazu. Dlaczego? Bo mamy za niski poziom złośliwości. Możemy, jedyne co teraz możemy kraść, to jakieś lampy i mniejsze rzeczy. Aha. Także w muzeum to raczej bardzo średnio. Czekajcie, ja się jeszcze zastanawiam, czy w Windenburgu było miejsce, w którym można... Wiecie, coś ogarniać. U Narwala, klub nocny. Nie, tam na pewno była DJ-ka, nie było nic do śpiewania. To pamiętam na pewno. W dyskotece? To na pewno też nie. W parku? Pomyśl. Nie wiem, Wojtek. Chodź do tej galerii, zwiędzimy cokolwiek. No poczekaj, bo my musimy myśleć. To nie do galerii, to pójdziemy w takim razie tutaj do muzeum. Będzie chyba najlepiej. Tutaj też jest klub, a to jest elegancki klub. No dobra, to idźmy do tego muzeum. Ale nie wiem, słuchaj, czy jesteśmy w stanie coś lepszego zwędzić. No zobaczymy. Tak mi się wydaje, chociaż mieliśmy ćwirów obrobić. No to też był plan, to no, może w next epizodzie. Też był plan. Dobra, tylko teraz tak. Iwan, ty ćwicz śpiewanie Sława. O, to nawet Sława już zaczyna mi rosnąć, sympatycznie. A my zobaczmy, co tu możemy zrobić. Możemy? Nie, obejrzyj. Wydaje mi się, że musimy poczekać do tej 19:00. Bo tu nie możemy na razie nic zwędzić. Bo nie, kleptomana już nie masz. Czekaj, jest lampa. No. O! A nie, czekaj, spróbuj coś większego, Wojtek. Maciek, ale my nie możemy nic większego. Właśnie to jest problem. Bo masz za niski poziom złośliwości. A spróbuj ten komputer z biurka. Nie, komputer podobno można na maksymalnym poziomie. Więc jedyne tak no na dobra, sprawę, weź tą lampę. Co możemy, no, tylko, że ona tutaj stoi, więc tak średnio. To wybaw ją drugim sobą. Innej? O, tu jest inna. No jakaś mała pierd... taka... No zobaczymy, ile będzie warta, no wiesz. Spróbuj jeszcze obraz ze ściany.
O nie, będzie tego, nie. Czemu? No bo tu idzie babka. Teraz. O, spędziliśmy. Weź obraz ze ściany, spróbuj jeszcze. Maciek, nie możemy. A takie to jakieś tam statki albo coś? Nie możemy. No. Sprawdzałem właśnie to wcześniej, nie możemy, także niestety przy tak niskim poziomie złośliwości no nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale ja myślę, że sobie zaraz tutaj napijemy poziom. Poproszę autograf, a to jest jakaś gwiazdka, przepraszam? Drugorzędna gwiazda. No i niech będzie i będzie ładnie. Siema. O, patrz, paparazzi. O, jest autograf. No, wycenię go od razu. Wyceniamy. Halo? 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 Sąsiad powiedział, że herbata festiwalu humorów i harców. A, festiwal humorów i harców. Tam jest. O, kotek śpi. Przybłęda. No. Ty, jaki fajny. Ale to jest stary kot, czy dorosły? Obudźmy go. Pobawmy się z kotkiem. Może weźmiemy sobie kotka. Będzie nam przynosił różne fanty. Nie stać nas, Wojtek, na kota no, jeszcze. Trudno. A wiesz, tą lampę sprzedałeś już, czy nie? Nie, bo ona jest wyposażeniem rodziny. Aha. Więc teraz niestety nie mamy do niego chyba dostępu. Chociaż? Nie. Przyjazne powitanie. Chodź tu, kiciuś, halo! Ty, burmistrz! O, olał cię! Burmistrz, albo ja kopię. To zaraz będziemy musieli ogarnąć. Jak ten autograf w końcu? Ile on jest wart? Stówkę tylko. No niech będzie. Ale my mieliśmy ćwiczyć te złośliwe. Aha, mamy z nią tylko przyjazne, bo to są gwiazdy. Więc tutaj nic nie zrobimy. Może z paparazzi się skumajmy. Mhm, spróbujmy. O. Co tam, kiciuś? Poznaj. Pogłaszcz. Pochwal. Daj przysmak, trudno, mamy trochę kasy. O, widzisz, jest przyjazny. W ogóle on się nazywa Burmistrz Wibrys. Piękny jest. Dobra, pobawmy się jeszcze wskaźnikiem. Jak tutaj sobie radzi Siergiej? Halo, paparazzi. Oczywiście, że złośliwe. Co to za plama? Najgorzej by było, jakby w ogóle czekamy, aż nam zminie kleptoman, jeszcze 18 ten i znowu będziemy mogli coś podejść. Ja myślę, że tam tą... Udawaj, że cię uderzono. Ej, ona to lubi, słuchaj. No, pięknie. No nie, patrz, nabija się z tego. Dobra. Wojtyka, my nie powinniśmy już kończyć? No jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze zwędźmy jedną rzecz. Złośliwość. Zaraz będziemy mieli czwarty poziom, więc może będziemy mogli coś nowego. O! Siergiej może teraz wymieniać się z innymi simami teoriami spiskowymi. Może także używać komputera do wysyłania bla bla. Siergiej może być dla innych simów partnerem zbrodni. No. Czyli dobra, czyli teoretycznie chyba nie możemy nic nowego zwędzić na razie. Lepa! Ale zobaczymy. Poczekajcie, bo może coś takiego... Nie? Głośniczka na przykład? Też nie? Lampę weź znowu jakąś. Kurde, zażyć tu z ludzi. To weź inną lampę, no. Ale tu nie ma innej lampy, to jest problem. Boże. Jaka bieda. Jeszcze jakby stała jakaś taka mała, pomniejsza, to byłoby dobrze, ale tu niestety nic nie ma. Kurcze. Nie, no nie możemy stąd nic zwędzić. Z latarni morskiej też chyba nie było jakiegoś wejścia czy coś w tym stylu. Ale kicha, słuchajcie. No to lipa. Najgorsze jest to, że tutaj weszło tyle ludzi. Nagle, ni stąd, ni zowąd. Byliśmy sami, a zrobiła się cała masa. A czy poradzisz? A czy ja potem będę mógł tego kota sobie wezwać do siebie? Zaproponuj przyjaźń. W sensie, że jak? No w sensie, że zadzwonimy po kota i kot przyjdzie. No pewnie, Wojtek, oczywiście, przybiegnie. Odbierze sobie za halo, pan już biegnę. Nie, no bo moglibyśmy go adoptować w sumie. O. Poziom energii jest bardzo niski. Jak ty sobie radzisz? Ty sobie z tą dziambadarą tu gadasz? Czy ci ludzie już skończyli? O, książki możemy zwędzić. Aha.
Nie wiem, tą lampkę zwędził, tylko ona tu... A weźmy ją, przepędźmy może. No, Grubiański. Spróbuj. Co tu się wydarza? Panie kocie, stój. Poproś o piosenkę. Jingle bell, jingle bell. Bo mam piwego kota. Patrz, możemy adoptować. No i czym go wykarmisz? Adoptujemy go. Aha, no super. No co? Tak. Burmistrz Wibrys. To będzie się nazywał Wibrys Burmistrz. Aha. O, widzisz, i mamy kotełka. Zobaczysz, on się przyda. I będzie jadł gruz ulicy. On się przyda, zobaczysz, ja ci to mówię. Patrz, wrzuć zwierzaka na Instagrama i będziemy jeszcze na kocie zarabiać. Taki kadr trochę... No to... Ja już nic nie mówię. Dobra, niech będzie. Dobra, czy tu się już... tak? Czemu... Ej, no możecie sobie stąd iść, kobiety? Wojtku, ja chcę do domu wracać, koniec. Mówisz? Tak. No dobra, no to wracamy. No nic stąd więcej niestety nie zwędzimy. Ale wiesz co, poczekaj. Nie. Zanim. Gdzie tu były toalety? Tu są toalety w ogóle? Są. Na górze. Ach, no stój. To jeszcze standardowo za nim, bo my widzę oboje. A ty w ogóle masz chyba te hot dogi nie, w lodówce są. Dobra, to będziemy musieli zjeść, jak wrócimy. Do jakiego skraju nas doprowadziłeś? Słucham? No. No. Dobra, umyj ręce, umyj zęby. Jeszcze ty też od razu umyj ręce, umyj zęby. A co my tu w ogóle mamy? Aha, mamy to zdjęcie. A dodało nam coś w ogóle? 19 z tych. Super. No dobra, higiena nam to prawda troszeczkę urośnie. Nie jest źle, tylko że no jesteśmy... Wiesz co, szczerze powiedziawszy, to mnie trochę wkurza tej brak wolnej woli. Ale gdzie nie da się właśnie zrobić tak na pół. No do domu idą. Aha, dobra. Jeszcze trzeba kotu miskę kupić. I zobaczyć, ile kosztowało to, co zwędziliśmy. No co my zwędziliśmy wtedy? Lampę. Dobra, zobaczymy, ile twoja lampa będzie warta. 140. No. Nie jest źle, powiem szczerze. To będzie przynajmniej na miskę dla kota. Ty, no 25 miska tylko kosztuje. Ale nie to on daje z tym automatycznym pojemnikiem, no halo. Automatyczną? 225. Ale ma wielki pojemnik. No dobra, niech będzie. Dobra, o, jeszcze napełnij 40. I dostosuj program działania. Pięknie. Co 6 godzin jest idealnie. Dobra. To zawołajmy naszego kotka. Kici, kici. Połóżmy spać. A teraz jest pytanie ze 100 punktów, czy my będziemy mogli oboje iść spać? Ale możemy, dobra. A gdzie jest Kiciuś? Aha, Kiciuś, dobra, Kiciuś chyba idzie jeść. Tak mi się wydaje. Dobra, kochani, ale słuchajcie, my będziemy wam za dzisiaj dziękować za odcinek, także pykło całkiem spoko. Trochę 39 minut. No niestety tak będzie z braciami Romanów, no. Słuchajcie, dajcie nam znać odnośnie tych rzeczy typu mikrofon i tak dalej, gdzie to można znaleźć, chociaż zauważyłem, że jak wejdziesz na parcelę, to przecież i tak możesz ustawić jakieś rzeczy za darmo. Więc... No niby tak. Więc w sumie myślę, że to jakoś poogarniamy. Możemy poedytować sobie. Tak, i myślę też, że na pewno raczej kupimy ci tą gitarę, żebyś mógł występować. I na przykład możemy zrobić tak, że tutaj w mieście, nie wiem, chociaż nie wiem, czy tutaj się akurat da, ale moglibyśmy na przykład tutaj rozstawić jakieś to, albo w barze, czy gdzieś, żeby zdobywać te napiwki, albo w jakimś innym parku, czy gdzieś, żebyśmy wiedzieli, mieli 100% pewność, że tam to będzie. Także dobra, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeśli tak, to pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji, wpadajcie na wszystkie SM-ki, czyli social media, dziękuję również wspierającym, był ze mną Maciek. Byłem. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień, także dawajcie rady koniecznie i trzymajcie się, cześć i pa! Pa!